że światło w jakiś sposób funkcjonować, działać, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie, że dzisiaj Twoje słowo będzie nas prowadzało, Ojcze, w miejsce, w którym będziemy jeszcze skuteczniejsi, Ojcze. Dziękujemy za Twoją łaskę, za Twojego świętego Ducha, Ojcze. Ojcze, my bierzemy autorytet nad wszelką przeszkodą, stojącą za niezrozumieniem, Ojcze, my usuwamy ją w imieniu Jezusa. Ojcze, my mówimy, że Twoje słowo będzie padało na dobrą ziemię, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że teraz przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nie tylko ono będzie dla nas jedynie słowem intelektualnym, ale ono jest dla nas życiem i duchem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Kochani, więc tak, będziemy potem szli razem na ulicę i chciałem, żebyśmy mogli mieć taką, taką spójnie działań. Ja powiem tak, nic i tak nie zastąpi, znaczy w ogóle fundamentalną rzeczą, żeby w ogóle służyć Bogu, to jest przede wszystkim nasza postawa, postawa naszego serca i namaszczenie, które daje Bóg, i nic tego nie zastąpi. Czyli to jest jedna fundamentalna sprawa. Czyli można się czegoś nauczyć, można coś przyjąć, ale to ma jedynie ukierunkować to, co robi w nas Duch Święty. Czyli jeżeli Duch Święty, jeżeli my nie dopuszczamy na długim odcinku naszego funkcjonowania Ducha Świętego i nie, nasze serce nie jest sercem sługi, w tym momencie cokolwiek i tak przyjmujemy nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To jest bardzo ważne. I jednym, kiedyś jak prowadziliśmy wiele, wiele lat temu szkołę, chcemy prowadzić szkołę, przełom, taką prowadziliśmy roczną szkołę. Tam mieliśmy cały dzień wykładem na serca sługi na temat tego, że Słowo Boże mówi, że umarliśmy dla tego świata, zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Syna. I to jest miejsce służby. Nie ma takiego czegoś w Królestwie Bożym, że jest jakiś tam ktoś, kto się narodził na nowo z Bożego Ducha i nie jest to człowiek służby. Nie ma w Królestwie Bożym ludzi niesłużących. Takiego czegoś nie ma, w ogóle nie istnieje takie pojęcie. W momencie, kiedy rodzisz się na nowo, stajesz się sługą. Nie ma, że ty się starasz potem być tym sługą, tylko jesteś sługą. To jest twoje funkcjonowanie jako dziecka Bożego. W ogóle to, co Jezus pokazał tutaj na ziemi, to było służenie. Jezus tylko służył. Jeżeli nie służysz, bo to jest bardzo ważne, jeżeli nie służysz, to nie zarządzasz. Nie, wiecie, jest wiele nauczeń na temat władzy wierzącego, zarządzania naszym życiem i tak dalej, natomiast jedna jest fundamentalna prawda przy tym wszystkim, że jeżeli ty chcesz zarządzać swoim życiu, jeżeli ty chcesz prawidłowo korzystać z miejsca, które masz w Chrystusie, to ty musisz mieć mentalność sługi. Mentalność sługi. Jezus kiedyś miał, jest taki przykład w Biblii, że Jezus zbiera swoich ludzi i oni mówią, kto jest z nich większy i tak dalej, i tak dalej. Jezus w ogóle nie gani tego, że ktoś chce być większy. To jest bardzo ważna sprawa, żeby to zrozumieć. Jezus nigdy nie gani tego, żeby być większym. My jesteśmy powołani do tego, żeby być wielkimi. Ale nasza wielkość, ona wygląda inaczej w oczach Boga w ogóle. I Jezus mówi, kto chce z was być pierwszym, krótko powiedziawszy, kto chce z was być przywódcą, kto z was chce być liderem, niech będzie sługą wszystkich. I to jest taka mocna rzecz. Chcesz być pierwszym? Bądź sługą. I słowo w ogóle minister, prawda? Minister to oznacza sługa w grecku. No bo minister to jest sługa. Dokładnie. Gdyby ludzie rozumieli to, to wiedzieliby, że jeżeli ktoś się ubierga o stanowisko ministerialne, to oznacza, że on ma służyć narodowi, tak? A premier w ogóle greckie to jest też z Greki, to jest pierwszy sługa. Pierwszy sługa, pierwszy służący. Okay? A ministrant? A ministrant jest od słowa minister, czyli sługa. Dlatego w Kościele katolickim, co jest ciekawe, jest bardzo dużo takich właśnie sformułowań, które zostały. Oczywiście to są takie słowotwory, ale właśnie ministrant, czyli usługujący, tak? Krótko powiem, to jest mi. Ale to jest właśnie czpieniem, jest greckie słowo minister, prawda? Czyli sługa. Więc mówimy o służbie i służba jest naszym stylem życia. Tak? Wyzwoleni z grzechu, mówili z Rzymian, przeniesieni w służbę Bogu.
Jak ktoś do mnie mówi na przykład, ja jeszcze nie jestem gotowy do służby, to ja mówię, to ja nie wiem, czy ty jesteś narodzony na wodę Bożego Ducha. Nie mam pewności. Jeżeli ktoś nie ma w swoim sercu służenia Bogu, tak? Ja nie mam pewności jego nowego narodzenia z Bożego Ducha. Ja nie mówię, co ty masz robić. Tu nie chodzi o to, co robić. Bo różne są usługi, tutaj nie chodzi o to, nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Chodzi o to, że jeżeli ty nie masz w sercu tego, i mówimy teraz o podstawowej rzeczy, postawa serca, serca sługi, ja nie mam pewności nowego narodzenia człowieka. Drugą rzeczą jest to, że chrzest w Duchu Świętym, który jest, on jest dany w jednym celu. Chrzest w Duchu Świętym nie jest po to, żeby nam było w życiu lepiej. Chrzest w Duchu Świętym nie jest po to, żebyśmy mieli różne dary i żebyśmy się tymi darami obwieszali. Chrzest w Duchu Świętym jest po to, aby być świadkiem Jezusa. Jeden powód chrztu w Duchu Świętym. Jeden powód. Nie ma innego powodu chrztu w Duchu Świętym. Słowo Boże mówi, zresztą przeczytajmy to, bo to jest istotna rzecz. Jezus, to są dzieje apostolskie, początek dziejów apostolskich. Ja wam podpisuję tytuły, żebyście wiedzieli też, także nie musicie tego specjalnie szukać. Ale mamy początek dziejów apostolskich, pierwszy rozdział, zanim Jezus wstępuje do nieba i jest szósty werset, powiedzmy, pierwszy rozdział od szóstego wersetu. Gdy oni tedy się zeszli, pytali Go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Tak? Oni Go pytają w tym momencie Jezusa, czy teraz po Twoim zmartwychwstaniu, już wiedzą, że zmartwychwstał, oni już to wszystko wiedzą, On tchnął na nich, tak? Tchnął na nich, czyli oni są narodzeni z Bożego Ducha. Już jest już Duch Święty w nich, tak? I oni myślą, czy teraz w tym stanie, Ty po zmartwychwstaniu, nieśmiertelny, niezniszczalny i my, Twoi uczniowie, czy teraz Ty ruszysz, aby odbudować Królestwo Izraelowi, tak? Czyli oni w ogóle nie rozumieją, o co chodzi Bogu w tym momencie. Oni myślą, że tutaj chodzi o to, żeby Izrael powstał spod okupacji rzymskiej. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znasz czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, mówię tutaj o chrzcie w Duchu Świętym, który zresztą mamy rozdział dalej. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami. I to słowo świadek w grece to jest martynos. Dokładnie to słowo oznacza męczennik. I on mówi tak, i weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi męczennikami. I będziecie męczennikami dla mnie. I dostaniecie taką siłę, dostaniecie taką moc, że będziecie w stanie, tak, umrzeć za prawdę, którą ja włożyłem w was. To po to jest chrzest w Duchu Świętym. Ludzie mówią, chrzest w Duchu Świętym to jest po to, żeby coś tam przeżywać, mieć ciarki, leżeć na ziemi, tarzać się. Okej, okay, ja się też leżę na ziemi, tarzam się, śmieję, różne rzeczy robię, ale to jest jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie o to chodzi w chrzcie w Duchu Świętym, nie o to chodzi w działaniu Bożego Ducha. Chrzest w Duchu Świętym jest nam dany w jednym celu, abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś mówi, jestem ochrzczony w Duchu Świętym, ja mówię do niego, udowodnisz mi, jesteś w stanie mi jakoś to udowodnić, i on mówi, bo ja mówię innymi językami. Ja mówię, to nie jest dla mnie żaden dowód chrztu w Duchu Świętym, mówienie innymi językami. Wiecie, my wypędzamy bardzo dużo demonów z ludzi i częstokroć jest tak, kiedy wypędzamy demony, zaczynają natychmiast mówić innymi językami, tylko po to, żeby zatkać człowiekowi drogi oddechowe. Ja wam potem o tym powiem kilka rzeczy, bo to jest ściśle związane z ewangelizacją. I mi zaczyna demon się manifestować i mi zaczyna mówić po chińsku, po japońsku, w różnych językach. Tak? Tylko po to, żeby zatrzymać, żeby zablokować drogi oddechowe, żeby nie mógł wyjść. Tak? Nasz przyjaciel Mirek Kulec, taki pastor, on powiedział kiedyś taką rzecz, że mówi, gdy Duch Święty będzie już zabrany z ziemi, to dalej będą mówić innymi językami. To nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj się w kościołach uczy mówić innymi językami. Wiele ludzi, którzy mówi innymi językami, w ogóle nie mówi z Ducha Świętego, tylko z duszy. Jest jeden dowód na to, że ktoś jest ochrzczony w Duchu Świętym. Że ktoś idzie służyć Bogu. I koniec. Chrzest w Duchu Świętym powoduje, że człowiek zaczyna być zwariowany na punkcie służby dla Boga. I człowiek mówi tak, ja mam jeden cel w swoim życiu. Szerzenie Królestwa Bożego za wszelką cenę. Jestem w stanie położyć za to rodzinę, życie, pieniądze, dzieci, śmieci, wszystkie sprawy. Okej? Okay? To jest dowód chrztu w Duchu Świętym. Kiedy ja zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, to mnie wystrzeliło jak z procy. Natychmiast poszedłem głosić Ewangelię. Po 50 km jeździłem, żeby traktaty na dworcu centralnym rozdawać.
Wstydziłem się, bałem się, stałem jak głupi na tym dworcu z traktatami i rozdawałem traktaty. Może Pan słyszał, że Pana Jezus kocha? Mówi, goń się, idioto. Proszę Ciebie, i wiesz, a ja dalej stałem, proszę Ciebie. I szukałem, gdzie tam znaleźć jeszcze więcej darmowych traktatów. I całe paki mi przychodziły do domu, rozumiesz? I rozdawałem ludziom, i chodziłem, głosiłem. Megafon pożyczyłem od kolegi. Chodziłem po mieście, głosiłem Ewangelię. Stałem sam. Potem kolega do mnie taki dołączył. Chodziliśmy traktaty rozdawać, pluli na nas na tej ulicy. Chodziłem, przepraszałem ludzi, że ich okradałem. Kobiety przepraszałem, że z nimi spałem kiedyś. No nie, uciekali przede mną na ulicy. Pod koniec, przepraszam Panią, że Pani sklep okradłem. A ona stoi, nie wiedziała, że to ja jej okradłem ten sklep. Chodziłem. Rozumiesz? Wiesz o co chodzi? Chrzest w Duchu Świętym. Tak. Nie po to, że się rebara, sabara, saj. Tak to też. Języki, dary, wszystko tak. Ale ma wszystko jeden cel. Bycie Martynos. Tak? Martynos, czyli sługa. Krótko powiedziano, tego jest słowo martyrologia w ogóle. Tak? Czyli męczeństwo. Tak. Czy można być ochrzczonym w Duchu Świętym i nie mówić językami? Ale teraz nie zadawaj. Nie, zadawaj mi. Nie, absolutnie, bo to jest bardzo ważne. Tak, czy można być ochrzczonym w Duchu Świętym i nie mówić innymi językami, ale nie dlatego, że się ich nie ma, tylko dlatego, że się nimi nie zaczęło mówić. To jest to. Każdy człowiek ochrzczony w Duchu Świętym absolutnie ma dostęp do mówienia innymi językami. Ludzie tego nie robią, ale to są bardzo dobre pytania i ważne. Ludzie tego nie robią, dlatego że nie są prawidłowo pouczeni, albo się boją, albo są zbyt pyszni, albo jeszcze czegoś sobie nie złamali i tak dalej, i tak dalej. My spotykamy wielu ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym, którzy nie mówią innymi językami, bo im wpakowano obcą naukę do głowy. Ale jednocześnie mają ponadnaturalną odwagę. Dokładnie. Jednocześnie mają ponadnaturalną odwagę ci ludzie, żeby szerzyć królestwo. I to też mnie dziwiło, że są baptyści, że są wolni chrześcijanie, rozumiecie, ludzie z różnego tego rodzaju ruchów, którzy mają wtłoczone w głowę pewne rzeczy, natomiast jestem przekonany o chrzcie w Duchu Świętym w życiu tych ludzi, ponieważ ci ludzie kładą życie swoje, aby szerzyć królestwo Boże. I wtedy my tych ludzi bierzemy, ja im pouczam, ich pokazuję im prawdę, mówię, słuchaj, nakłamali cię tam w ogóle ci twoi liderzy. On mówi, naprawdę? Ja mówię, naprawdę. Kładę na niego ręce, mówię, jeszcze dzisiaj w nocy będziesz mówił innymi językami. I ludzie się budzą w nocy, mówią innymi językami i to zaczyna w nich płynąć. Prawda? Czyli tak, to jest prawda, co powiedziałeś, ale tylko się nie mówi dlatego, że się nie wie, tak, lub się tego nie uruchomiło. I więc serce sługi. A więc mamy tą fundamentalną rzecz. Więc żeby iść i głosić, musimy mieć taką postawę i wiedzieć, że wyposażył nas Bóg Święty, Duch Święty właśnie do tego, że zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym właśnie do tego. Właśnie do tego. Kaplica powstała. Zbudowaliście kaplicę. Dlaczego? Bo jesteście, bo wasze serca są sercami sługi. Bo Duch Święty cię dotyka, bo ty kładziesz pieniądze, bo ty kładziesz czas, bo ty kładziesz to, bo ty kładziesz tam. I dokładnie o to właśnie chodzi. To jest fundament wszystkiego. I oczywiście, co idzie dalej za tym? I można, jeżeli już diabeł wie, że nie może cię wyprzeć z twojej postawy, prawda? On wie, że już cię nie może wyprzeć, no to teraz będzie chciał cię zablokować. I będzie chciał ci włożyć różne rzeczy do głowy. I teraz zaczniemy o tym mówić. Po pierwsze, diabeł będzie chciał, żebyś ty nie szerzył królestwa w sposób oficjalny i w sposób taki, że tak powiem, ekspansywny bardzo. Będzie diabeł mówić do ciebie, no dobrze, to tam sobie od czasu do czasu zaświadcz komuś, złóż swoje świadectwo i żyj dobrym życiem na oczach ludzi. Prawda? My znamy ludzi, którzy mają takie doktryny, że nie trzeba specjalnie głosić. Trzeba tylko żyć świętym, dobrym życiem. Święte i dobre życie to nie jest po to, żeby szerzyć królestwo. Święte i dobre życie to jest normalna sprawa życia chrześcijańskiego. To jest normalne. Jak ty możesz chodzić z Bogiem i nie żyć świętym życiem? No to debilem trzeba być po prostu i musi być jakieś spiętrzenie w tobie, tak? No jeżeli ty jesteś z tym Bogiem, to ty żyjesz świętym życiem. Na co dzień, prawda? Ale tak się nie głosi Ewangelii. To nie jest głoszenie Ewangelii. Diabeł będzie chciał, jak powiedziałem wcześniej, też mówi, czasem komuś zaświadcz. Dobrze jest świadczyć i tak naprawdę świadczenie ludziom o Jezusie, składanie ludziom świadectwa, jakby przyznawanie się do tego, że jesteśmy wierzącymi, to jest fundamentalna sprawa każdego z nas. I o tym naprawdę nie trzeba by było specjalnie mówić nawet, ale skoro jesteśmy w tym miejscu, to musisz zrozumieć jedną rzecz, że gdziekolwiek jesteś, ludzie powinni wiedzieć, że jesteś chrześcijaninem. Chyba, że cię Duch Święty zatrzyma. Wiesz, kiedy nie mów o tym, jak cię Duch Święty zatrzyma i powie do ciebie, mam specjalną strategię dla ciebie. Na tą chwilę. Rozumiesz? Natomiast zazwyczaj, w 99% przypadków, to ty gdziekolwiek jesteś, ty się przyznajesz. Szkoła, praca, biznes, urząd, wszędzie. My kiedyś poszliśmy do burmistrza naszego miasta. Ja sobie namaściłem nogi olejem.
poszedłem do niego i mówię do niego tak, poszliśmy z Agatą, a rano poszliśmy, jak zaczynałem swoją pracę, i mówię, proszę Pana, jesteśmy przedstawicielami Bożego Królestwa w tym mieście. I on wstał naprzeciwko nas i stoi. Ja mówię, i będziemy szerzyć królestwo w tym mieście. A on mówi, a my pomożemy we wszystkim. On mówi, tak, o co chodzi, w czym jest sprawa. Święty Paweł mówi, przez odważne wystąpienie. Okay? Jak się szerzy królestwo? Przez odważne wystąpienie. Początek odważnego wystąpienia to jest odważne mówienie ludziom o tym, co przeżyłem z Bogiem. Mamy takie, taka katolicka wspólnota, droga do Emaus się nazywają i tam jest taki, liderem jest taki ksiądz nawrócony, który we Francji jest. I on, ten ksiądz, ten we Francji w ogóle jest coś takiego, we Francji jest z jednej strony kataklizm religijny, na czym rzecz polega? Tam na przykład parafie katolickie potrafią mieć po 30 osób tylko, a po 3 osoby, 4, tam się wchodzi do kościoła katolickiego na mszę, jak słuchajcie, do klubu. Kola, bagietka, siedzisz jak w teatrze. Tam meczety pustoszeją we Francji. Meczety. Rozumiecie? Że muzułmanie chodzą i głoszą Koran po ulicach. To się nigdzie nie dzieje, tylko we Francji. We Francji jesteś, normalnie spotykasz, podejdziesz w Paryżu często do człowieka i powiesz człowiekowi o Jezusie, to on nie słyszał nigdy. On nigdy! Co ty on? Ale o kim pan? No Jezus z Nazaretu! A nie znam! Tak jest we Francji. Czy Francja dzisiaj jest uznana za kraj do wysyłania misjonarzy. Rozumiecie? Z jednej strony to jest szok, rozumiecie, bo tam, i ten, to jest ciekawe, tam też kościół katolicki jest bardzo, bardzo pokorny. Oni są złamani, rozumiecie, tam biskupi katolicy to w ogóle jest co innego niż u nas są, wiecie, to jest królestwo wielkie. A tam to co ty? Tam nie ma, bo tam jest parafia, tam stoi wielki budynek, rozumiecie, 30 osób jest w środku i dziękuję bardzo. Rozumiesz? Czyli tam nie ma nic po prostu. I tam się nawracają ludzie w różny sposób. I tam się nawrócił taki aktor, dosyć sławny francuski aktor, nawrócił się teraz niedawno. I on, wiecie co robi? On po prostu chodzi i opowiada, co mu się przydarzyło wśród tych ludzi. On opowiada. On opowiada mi, tak mi się, na te rauty chodzi z nimi, wiecie o co chodzi? I on mówi, my spotkałem Jezusa. I opowiada im te swoje świadectwo. No to on bardzo znany już jest w tej chwili we Francji ten aktor. Wiecie, bo na czym też polega? Spotkałeś Jezusa, to teraz chodzi o to, żeby ludzie wszyscy o tym wiedzieli. A więc to jest taki początek w ogóle ewangelizacji. Że ty się dzielisz tym. I to jest taka mentalność twoja musi być, dzielenia się tym. Rozumiesz, gdziekolwiek jesteś. Artur Ceroński, syn Boga żywego. Rozumiesz, że ty opowiadasz historię swojego życia. I teraz, i oczywiście diabeł będzie chciał, żebyś już tylko na tym został. Mówi, a już jak to robisz, to już robisz mistrzostwo świata. I to jest prawda, że ty robisz bardzo dużo, ale to nie jest wszystko, co dalej masz robić. Bóg chce, żebyśmy robili dalej i więcej. Jeżeli już tutaj w tym mieście jest jakaś wspólnota, jesteście tą wspólnotą, jesteście pewną grupą ludzi, to nieważne, jaka ta grupa ludzi jest większa czy mniejsza. Istotą sprawy jest to, czy ta grupa ludzi podejmie decyzję, żeby zdobyć teren dla Jezusa. Jeżeli ta grupa ludzi podejmuje decyzję, tak, to wchodzicie na zupełnie inną przestrzeń. No i oczywiście zderzycie się z bardzo dużą opresją, z opresją, z którą byście się nigdy nie zderzyli, gdybyście tego robić nie chcieli. No i diabeł będzie wmawiał wam, nie róbcie tego. Nie róbcie tego w taki sposób. O, wystarczy, jak się będziecie modlić. A to jest nieprawda. Ewangelizacja z modlitwą jest ściśle związana. Nie ma ewangelizacji bez modlitwy wstawienniczej. Rozumiecie? Takiego czegoś nie ma. Ale modlitwą wstawienniczą nie zdobywa się ludzi. Nigdy. Modlitwą wstawienniczą przecierasz szlak. Modlitwa wstawiennicza nie służy do zaludnienia nieba. Nigdy modlitwą wstawienniczą nie zaludnimy nieba! Modlitwa wstawiennicza ma nam przetrzeć szlak. Ma odepchnąć moce ciemności. Ma doprowadzić do tego, że będą zerwane kajdany z umysłów ludzi, tak? A potem co trzeba? Iść do tych ludzi. Dlatego Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. On nie powiedział, módlcie się za nich, tak? On nie powiedział takiej rzeczy. On powiedział, idźcie, przede wszystkim ruch, idźcie. A więc co diabeł będzie chciał zatrzymać? W was ruch. Ruch. Idźcie. Mamy iść. Nie tylko dzielić się w miejscach, w których mieszkamy z ludźmi, nie tylko w pracy, nie tylko w szkole, nie tylko ze swoją rodziną, bo to jest rzecz normalna. To musi być dla nas tak normalne, rozumiesz, jak kawka czy herbatka.
Idę do cioci, to ja z ciocią nie gadam o pierdołach i o różnych rzeczach z ciocią, rozumiesz? Tylko ja idę do cioci i ciocia wie za chwileczkę, że Bóg jest żywy. I oczywiście to się może skończyć, że ciocia już nie będzie nas chciała więcej widzieć. Już nas na ciasto nie zaprosi. Rozumiesz, o co chodzi? Ale my przez to cioci nie przestajemy kochać, tak? Tylko my dalej z ciocią mamy kontakt, mamy z ciocią relacje. My cioci nie atakujemy, tak? Ale ciocia zawsze wie jedno, jak przyjdzie do niej Krysia na ciastko, to z Krysią przyjdzie Jezus Chrystus. Smith Wigglesworth to był taki człowiek, który był hydraulikiem, miał swoją firmę hydrauliczną i był bardzo dobrym fachowcem. I jak mu polecano, prawda? Czy tam była jedna historia, że do jednego człowieka zadzwoniła pewna kobieta i mówi, czy masz jakiegoś dobrego hydraulika, mówi, całą instalację muszę w domu robić. Mówi, mam świetnego hydraulika, ale jest jedna sprawa, ile czasu pracuje, tyle głosi cały czas kazania. Jeśli wytrzymasz, mówi, to zrobi ci instalację. I Smith szedł i na przykład 6 godzin było pracy i on 6 godzin głosił kobiecie. Tak Smith przyprowadzał ludzi do Jezusa. Smith kręcił swoje rury, tak? I opowiadał o Chrystusie. Okej? Okay? I to było to. I byli ludzie, którzy nie chcieli tego słuchać i wychodzili z tego domu. A byli tacy, to siedzieli, tak? Się nawracali, rodzili się na nowo z Bożego Ducha, prawda? Więc to była normalna działalność. I to jest ten fundament, czyli mamy serce sługi, jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym w określonym celu, aby przeżyć Królestwo. I mamy mentalność dzielenia się Chrystusem, czyli tym, co przeżyliśmy, prawda? Ze wszystkimi i wszędzie. Ale to jest jakby fundament i początek. I w tym momencie Bóg mówi już do Kościoła dalej. Chcę teraz, abyście dotknęli swoje miasto. I nie chcę, żebyście dotknęli swoje miasto w sposób mały. Chcę, żebyście zrobili to w sposób wielki. Krótko powiedziawszy, największy, jaki tylko będziecie w stanie to zrobić. Tutaj diabeł próbuje dokonywać bardzo silnych działań blokujących w naszym kraju. I ja widzę w naszym kraju, że ludzie robią coś. I naprawdę robią fajne rzeczy. Tylko one, kurczę, nie przynoszą efektu określonego. To nie oznacza, że tam nie przychodzą ludzie, bo przychodzą ludzie i powstają kościoły i kościoły się zaludniają. Tylko powiem tak, jeżeli nie głosimy pełnej Ewangelii ludziom, tak, to ludzie nigdy nie spotykają się z prawdziwym Chrystusem. A jeśli nie spotykają się z prawdziwym, no to się spotykają z fałszywym. A jeśli spotykają się z fałszywym, to też przyjmują fałszywego ducha. I mamy kolejny jakby zasiew konkoli. I tak jak Bóg nas uczy, abyśmy nie wyrywali konkolu, który już jest. Bo Bóg nas nie uczy, żebyśmy wyrywali konkol. I ja jestem ogromnym przeciwnikiem wyrywania konkolu z Kościoła. Bo to nie jest biblijne. Konkolu z Kościoła się nie wyrywa. Bóg nam nie powiedział, żebyśmy to robili. Ja wiem, że są różne ruchy, różni kaznodzieje, którzy non stop zajmują się wyrywaniem konkolu. Ja mówię, nie wyrywaj konkolu, niech rośnie razem. Tak? Ale Bóg nam nie powiedział, żebyśmy siali konkol. Okay. I Bóg nas uczy, jak siać dobre ziarno. I my, jeżeli my chcemy zdobywać region, tak, zdobywać swoje miasto, to my musimy siać dobre ziarno. I tylko w dobry sposób możemy zafunkcjonować jako ewangeliści. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to weźmiemy przykład z Jezusa i zobaczymy, jak to robił Jezus. Ja nieraz mówię, ktoś mówi, od czego on tam? Ja mówię, zacznij od Jezusa, zobacz, co on robił. Ewangelia Mateusza i powiedzmy... 4 rozdział. Od 4 rozdział. I zacznijmy od 17 wersetu. A może nawet od 12 wersetu zaczniemy. 4 rozdział od 12. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się z Galilei, opuściwszy Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu ziemi Zabulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiąc, ziemia Zabulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanii, Galilea, pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Co to była Galilea? Galilea to było najciemniejsze miejsce Izraela, wiecie? Galilea była bardzo humanitarna, Galilea była bardzo intelektualna, Galilea była najmniej duchowym regionem. Najmniej duchowym regionem. W ogóle, wiecie, to trzeba zrozumieć, o co chodziło w tamtych czasach, bo na przykład ci duchowi ludzie, faryzeusze i tak dalej, jak oni się dowiedzieli, że Jezus jest w ogóle z Galilei, tak? Rozumiesz, tamtych to mówi, no ale jak to, stamtąd? Przecież tam nic duchowego nie ma. Dla nich to, że on z Nazaretu, w ogóle wie, o co chodzi? Mówi, czy coś może być dobrego z Nazaretu?
Wiesz, to była mentalność duchowych ludzi. To jest dokładnie tak, jak dzisiaj byśmy na przykład mieli jakiś region w kraju. Region totalnie, pozbawiony, nie wiem, na przykład totalnie bardzo politycznie zorientowany na komunizm, prawda? Albo inaczej, komunistyczny kraj byśmy mieli jakiś. I ktoś by powiedział, a wiesz, Mesjasz pochodzi, Mesjasz z Mongolii jest. Okej? Okay? Albo Czechy mamy bliżej, Czechy są ateistycznym krajem zasadniczo. Mesjasz z Czech przyjdzie. Z Czech? No z Czech przyjdzie Mesjasz? No jak Mesjasz? Jak będziemy na imię? Honza? Wiesz o co chodzi? Rozumiesz o co jest? Jakby mentalność ludzi, wiesz, jak może być coś, albo Sawickiego Sojuza. Mesjasz przyjdzie. To tak było z Galilei. Galilea to była bardzo mało duchowe miejsce. I teraz co widzimy? Gdzie Jezus rozkłada pierwszy obóz ewangelizacyjny? W Galilei. I to jest mistrzostwo świata. Jezus w ogóle nie szukał miejsc jasnych, żeby głosić Ewangelię, tylko znajdował ciemność. Ciemność. Kiedyś Duch Święty mi powiedział taką jedną rzecz. Wiesz, o co chodzi z gwiazdami na niebie? Nie. No nie wiem, bo wiesz, jak Bóg zadaje ci pytania, rozumiesz, to tak naprawdę już wiesz, że odpowiedzi nie znasz. I Duch Święty do mnie powiedział, z gwiazdami na niebie chodzi o to, że żeby widzieć ich jasność, musi najpierw być wokół ciemność. One najlepiej wyglądają w ciemności. Rozumiesz? I o co chodzi z nami? Teraz o tym przeczytamy. Jeżeli my chcemy, żeby Ewangelia szerzyła się mocno, tak, to my nie powinniśmy nigdy podejmować takiego myślenia, że pójdziemy i będziemy robić rzeczy, które będą łatwe. Albo pójdziemy w łatwe miejsce. Ok? Nie. Bóg mówi, nie bój się iść w ciemność. Dziecko moje, a powiem Ci coś więcej. Im będzie ciemniej tam, tym większa rozbłyśnie światłość z Ciebie. A więc pierwsza rzecz. Jeżeli ruszasz w region, a to jest Twoje miasto, tak, to nie przeraża Cię żadna forma ciemności, która tutaj jest. Krótko powiedziawszy, dziękujesz Bogu, tak? Za każdą formę ciemności, która jest, bo mówisz tak, Ojcze, ja Tobie dziękuję, dlatego że w tym właśnie miejscu światło, które jest we mnie, rozbłyśnie w potężny sposób. I będzie ono lepiej widoczne. Będzie lepiej widoczne. Będzie lepiej widoczne, bo czym ciemniej wokół mnie, tym ja będę jaśniej świecił, bo Ty jesteś światłem we mnie. A więc pierwsza rzecz, my nie boimy się i odpieramy atak szatana, mówiący o tym, straszne to miasto wasze. Ale tu jest straszna rzecz. Wcale nie jest straszna. Jezus poszedł do Galilei, do najgorszego miejsca. Ale o tym najgorszym miejscu w Izraelu już były proroctwa setki lat wcześniej, tak? Setki lat wcześniej było uwolnione proroctwo, że to stamtąd rozbłyśnie światło. Stamtąd, z miejsca ciemności. Po czym Piotra poznali, że z Jezusem chodzi. Mówi, i Ty masz galilejski ton. Tak? No. To jest tak jakby Ślązak, Ślązaka poznaje, wiesz o co chodzi? Jakiegoś chłopaka z Piekar Śląskich, tak? Albo Kaszuba jakiegoś poznaje. Piotra poznali, mówię, to Ty jesteś ten nieduchowy. I z tym nieduchowym Jezusem tam chodzicie i jakieś herezje robicie, tak? Z Galilei, wywrotowcy. A Jezus wybiera Galileę, wybiera miejsce ciemne. Jezus się nie boi ciemności. Nie bój się ciemności w Twoim mieście. Bo im większa ciemność w Twoim mieście, tym większe światło Ewangelii rozbłyśnie przez Ciebie. Taka jest prawda duchowa. Im większy deficyt, tym większe błogosławieństwo. Rozumiesz? Im większy nacisk. Jest taki materiał wybuchowy, nazywa się plastik. Plastik ma to do siebie, że im twardsza skała, tym mocniej wali. Po prostu. Plastik to jest rewelacyjny materiał wybuchowy. Im większa skała, im twardsza skała, tym mocniej wali. A więc widzimy Jezusa, który idzie do Galilei i 17 werset. Odtąd, czyli od tego miejsca, czyli Jezus odtąd, od miejsca wejścia w tą ciemność, począł Jezus kazać i mówić. I pierwsze, jak wygląda Ewangelia Jezusa Chrystusa? Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. Co Jezus głosi przede wszystkim? Co to jest upamiętajcie się? Wiecie, humanistyczne nurty nie będą nigdy tego głosić. Humanistyczne nurty będą głosić coś innego. I powiem Wam coś, będą zbierać żniwo. I proszę Cię, nie daj się tym zainfekować. Nie daj się w to wkręcić.
Nie daj się wkręcić w humanistyczną Ewangelię. Jezus Chrystus daje Ci przykład. On zaczyna głosić. Opamiętajcie się. Zmieńcie myślenie. Kiedy ja wychodzę głosić do ludzi, pierwszą rzecz, którą głoszę ludziom, to jest to, że się mylą. Mówię, mylicie się. W czym? We wszystkim. Jesteście w pomyłce wszyscy. Musicie zmienić myślenie. Ludzie czasami do mnie podchodzą i mówią tak. Ale co to znaczy, że mam się upamiętać? Ja mówię, musisz się narodzić na nowo. Zmienić absolutnie wszystko. Dobre i złe rzeczy w twoim życiu. Musisz przyjść do Jezusa. Musisz przyjść do Jezusa.